Witam Was ponownie na zajęciach ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu. Tematem dzisiejszego spotkania jest tworzenie pieniądza. Witam też bardzo serdecznie prowadzącego dzisiejszy wykład, pana doktora Krzysztofa Biernackiego. Pan doktor Krzysztof Biernacki jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na terenie którego znajdujecie się tutaj. Zanim przejdziemy do wykładu, chciałabym Wam przypomnieć, abyście na następne zajęcia przynieśli ze sobą indeks, identyfikator. Natomiast po wyjściu z sali będą na Was czekać gazetki. To będzie kolejny numer Ekonopedii. Dla osób, które są pierwszy raz, bo nie były z różnych powodów w zeszłym tygodniu, albo dopiero się zapisały, stary numer Ekonopedii, ten starszy numer, będzie dostępny na stoliku rejestracyjnym. A teraz bardzo proszę pana doktora o przeprowadzenie wykładu i część organizacyjną. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że Państwo tak licznie przyszli. Nazywam się Krzysztof Biernacki i jestem z Katedry Finansów. Zajmujemy się tutaj finansami. Jeden z takich aspektów, o których chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to jest właśnie kwestia pieniądza. Na początku opowiem Wam, czego dotyczyć będzie dzisiejszy wykład oraz tego, czego będą dotyczyły dzisiejsze warsztaty. Dlatego, że będziemy mieli bardzo trudne zadanie, trzeba będzie policzyć. Dowiedziałem się, że już macie matematykę, jesteście już po kilku latach nauki matematyki. Mam nadzieję, że sobie świetnie z tym poradzicie. Aczkolwiek zakładam, że również osoby, które się Wam nie aplikują, będą Wam pomagały. Cztery rzeczy chciałbym dzisiaj poruszyć na zajęciach. Zaczniemy sobie od informacji, po co nam w ogóle są pieniądze. Dostajecie kieszonkowe już? No, to proszę się upomnieć do rodziców o kieszonkowe po dzisiejszym wykładzie. W każdym razie powiemy sobie na początku o czym są pieniądze, do czego są potrzebne. Okay? Druga rzecz, o której sobie powiemy, to powiemy sobie o tym, skąd się wzięły pieniądze i dlaczego się w ogóle pojawiły pieniądze. Trzecia rzecz to jest nasz system bankowy. Na pewno widzieli wszyscy banki, widzieli wszyscy bankomaty, wpłatomaty, takie różne dziwne urządzenia. Powiemy sobie, po co one w ogóle są i po co nam ten bank jest potrzebny. I na samym końcu będziemy troszeczkę liczyli. To jest właśnie ta kreacja pieniądza, czyli powiemy sobie, jak z 1000 złotych zrobić więcej. I to tym zakończymy nasz wykład i od tego zaczniemy nasze warsztaty. Dobrze? Oprócz tego, jeszcze na warsztatach, będę Was prosił o to, żebyście się zastanowili, jak miałby wyglądać taki Wasz pieniądz przyszłości. Jak sobie wyobrażacie pieniądz przyszłości? I będę Was prosił, żebyście o czymś takim pomyśleli i spróbowali to narysować. Dobra? Mamy umowę? Dobra, dziękuję bardzo. Zaczynamy, proszę Państwa, od tego, po co nam są potrzebne pieniądze. Co to jest? I? Tak jest. I teraz, proszę Państwa, moje pytanie jest takie. Czy te trzy konie, które są po lewej, to jest mniej więcej taka sama wartość jak ta krowa po prawej? Czy może ta krowa jest fajniejsza? Krowa jest fajniejsza. Krowa jest fajniejsza, tak? Konie są lepsze. A jak się uprzemy, to możemy na krowie też pojeździć, ale to trzeba uważać wtedy na tą krowę. Okej, dobrze. A powiedzcie mi, czy gdybyśmy to odwrócili, to w tym wypadku te dwa konie to jest tyle samo, co ta krowa, czy jednak nie bardzo? Jak te dwa konie więcej? Konie więcej? Zależy jakie konie i od czego to jeszcze zależy? Zależy jaka krowa, tak? Od wieku, tak jest. Proszę zwróćcie uwagę, że gdybyśmy sobie powiedzieli, że chcemy wymienić jedną krowę, to jedna osoba by powiedziała, że chcemy, że ona chce tą krowę wymienić na dwa konie, druga by powiedziała, że chce tą krowę wymienić na trzy konie. Jeszcze inna by powiedziała, że wymieni dwie krowy za jednego konia. Więc mamy problem z tym, żeby powiedzieć sobie, ile jest tak naprawdę warta ta jedna krowa i ile za to możemy dostać koni. Za każdym razem, jeżeli byście spróbowali sobie zrobić takie negocjacje, mielibyśmy różne wyniki. I w tym momencie pojawiają się pieniądze. Pieniądze pozwalają nam określić wartość, no właśnie, tego konia, tej krowy, wszystkich innych rzeczy, jakie są dookoła Was i dzięki temu możemy te rzeczy zamienić na pieniądze. Z kolei, jeżeli mamy pieniądze, to tymi pieniędzmi możemy zapłacić za różne inne rzeczy i nie mamy problemu z tym, żeby uzgodnić,
czy na pewno dwie krowy to jest jeden koń, czy może trzy konie to jest jedna krowa i tak dalej, i tak dalej. Okay? Popatrzcie, jak kiedyś wyglądały pieniądze. Co to jest? Stara moneta. Tak, stara moneta to jest moneta jeszcze z okresu rzymskiego, czyli jakieś 2-2,5 tysiąca lat temu takie monety były. Z czego takie monety były robione? Ze srebra, z mosiądzu, z czego jeszcze? Z brązu i złota. Z brązu, złota. Widzicie, różne takie były monety z różnych metali, które właśnie pełniły funkcję monet, tak? Co to jest? Banknot. Po co banknoty są? No były monety. Monety okazywały się bardzo często zbyt nieporęczne, no bo tachać ze sobą wielką sakiewkę pełną brzęczących monet, raz, że bawi to złodziei, a dwa, że jest po prostu bardzo często ułatwieniem dużym, jeśli zamiast pół kilo srebra dajemy papierowartości pół kilo srebra. Tak jest. Proszę Państwa, gdyby to było ze złota, dużo by to ważyło? Bardzo dużo. Po prostu urwałoby mi rękę. W związku z czym bardzo ładnie Pan powiedział, że rzeczywiście monety były ciężkie. Srebro jest ciężkie, złoto jest bardzo ciężkie. Pamiętajcie, że sztabka złota jest cięższa od takiej samej sztabki ołowiu. Ołów nie jest najcięższy. A zatem rzeczywiście dźwiganie tych monet, przenoszenie tych monet było bardzo, bardzo trudne. I wymyślono banknoty, czyli dokumenty, które na początku potwierdzały tylko to, że mamy właśnie pół kilo złota, kilogram srebra, a dopiero później te banknoty można było wymieniać. Więc na początku pamiętajcie o tym, że banknoty tylko potwierdzały, że ktoś ma odrobinę złota albo odrobinę srebra. Dobra? Co to jest? Raczej wielbłąd. Podobne do lamy może troszkę jest, aczkolwiek nawet powiedział, że dwa wielbłądy, tak? Proszę Państwa, czy wielbłąd może być pieniądzem? Kiedy go się sprzeda? Kiedy jeszcze? Proszę. Jeszcze raz? Handlu wymienny. Czy wymieniamy wielbłąda? Na co wymieniamy wielbłąda? O, ktoś ci da dwa wielbłądy za wielbłąda? Jak jest wyścigowym, tak? Można jeszcze wielbłąda z jego wełny, znaczy z jego sierści można pozyskać wełnę o, i na niej zarobić. O właśnie, czyli zwróćcie uwagę. Zabij go! Bez przesady, nie od razu. A zatem proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę wiele różnych rzeczy może pełnić funkcję pieniądza. Gdzie takie pieniądze są na świecie jeszcze? Są takie pieniądze gdzieś na świecie? Tak jest, w Afryce na przykład, na Saharze, albo w Indiach na południu, tak? Tam jak nie mamy nic, to mamy na przykład wielbłądy i sobie na tych wielbłądach jeździmy, albo mamy stado wielbłądów i ten, kto ma większe stado wielbłądów, jest co? Bogatszy. Fajniejszy nie zawsze. Co to jest? Tak jest. Kto z Państwa zabrał kiedyś rodzicom kartę i nie oddał? Przyznać. A no właśnie, a po co jest taka karta? Żeby nie dać się pieniędzy. Tam już od razu ma się. Tak jest. Co koleżanka chciała powiedzieć? Pieniędzy ze sobą. Czyli nawet banknoty nam zaczynają przeszkadzać, tak? No właśnie, widzicie, karty mamy na kody, w związku z czym nawet jak nam ktoś zabierze taką kartę, to mamy dużo większe bezpieczeństwo. Możemy zapłacić kartą, ale... Mamy kartę kredytową i na przykład zabrać pieniądze, to możemy kartą kredytową zapłacić. Jasne. Powiedzcie mi, skąd takie pieniądze się biorą na karcie kredytowej? No bo jak mamy banknoty, tak, to ktoś nam dał te banknoty. Jak mieliśmy monety, to ktoś nam dał te monety. Jak mieliśmy wielbłądy, to trzeba co było?
zabrać jakiegoś wielbłąda i to był nasz wielbłąd, tak? Albo go dostać, albo się młody urodził, bo tak jak ten bok. Skąd mamy pieniądze na kartach kredytowych? Bo jak na przykład dostajemy wypłatę, to mogą lądować w banku, a karty kredytowe są na przykład jakby w banku, bo bank przebywają te pieniądze z karty. Jasne, czyli bank wydaje nam karty kredytowe, tak? Można też wpłacać pieniądze do banku. Można wpłacać. Proszę Państwa, tak naprawdę karta kredytowa pokazuje nam coś takiego jak pieniądz elektroniczny. Pieniądz elektroniczny nie ma żadnej materialnej formy. To jest tylko zapis w banku, tak jak wszyscy bardzo ładnie pamiętają, że jak rodzice dostają wynagrodzenie, jak wpłacamy pieniądze do banku, to bank te pieniądze trzyma i nam wydaje kartę. I tak naprawdę oprócz kart kredytowych, która jest niczym innym jak udzieleniem kredytu, to co mamy na koncie, tak naprawdę pozwala nam tym dysponować za pomocą karty, tak? Czyli idziemy do bankomatu, wypłacamy nasze pieniądze. Idziemy zapłacić za różne usługi, idziemy sobie kupić, nie wiem, drożdżówkę, idziemy sobie kupić Coca-Colę. Co jeszcze idziemy sobie kupić? Loda, o, loda to... A chipsy to już odradzam? Słodycze. Słodycze, tak jest. Idziemy sobie kupić, płacimy kartą, czyli w tym wypadku płacimy tymi pieniążkami, które wcześniej ktoś zarejestrował w banku na naszym koncie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie będziemy mieli pieniążków w banku na koncie, to w takim razie karta nam nic nie da, bo najpierw musimy tam coś mieć, żeby później kartą zapłacić. Jak będzie karta kredytowa, to ktoś nam te pieniążki musi dać. A jak ktoś nam je musi dać, to co później trzeba zrobić? Oddać. I z tym wbrew pozorom nie jest zawsze tak lekko. Dobrze, podsumujmy sobie to, o czym żeśmy powiedzieli sobie o pieniążkach. Pamiętajcie, że pieniądze pełnią trzy funkcje. Pierwsza funkcja to jest gromadzenie środków. Pieniądze pozwalają nam gromadzić środki. Tak jak właśnie Beduini na Saharze gromadzą środki poprzez budowanie sobie coraz większych staw, tak jak na przykład wasi rodzice oszczędzają w bankach, mają coraz więcej pieniędzy na koncie, pieniądze pozwalają nam gromadzić środki, które później możemy wydawać, spożytkować na coś. Druga forma takiego pieniądza, czy druga funkcja takiego pieniądza, to jest umożliwienie nam wymiany, tak? Jeżeli kolega ma wyścigowego wielbłąda, tak, a ja mam na przykład krowę, która daje dużo mleka, to nam jest łatwiej wycenić i dać sobie wzajemnie pieniądze, niż na przykład negocjować, czy ten wielbłąd wyścigowy jest lepszy, czy moja krowa daje więcej mleka i tak dalej, tak? Czyli pieniądz pozwala nam łatwiej wymieniać różne towary na różne usługi. I trzecia rzecz to jest wartość. On pozwala wycenić, no właśnie, tą krowę, że ona kosztuje 1000 zł, a nie 500 zł. Pozwala wycenić tego wyścigowego wielbłąda na ile? 5000 zł. No o, dolarów to jeszcze lepiej. A zatem pozwala nam określić, ile coś jest tak naprawdę warte. Taki przykład jest w książkach różnych ekonomicznych, że taka słynna śpiewaczka pojechała do Afryki, gdzie dała koncert. I oczywiście, jak ktoś jedzie i daje koncert, to co dostaje w zamian za koncert? Zapłatę, oczywiście. A ona dostała 3 krowy, 4 orzechy kokosowe i trochę owoców. Bo tam nie było pieniędzy. A zatem te pieniądze pełnią dla nas bardzo ważną funkcję. Pamiętajcie jeszcze, jak mówimy o pieniądzach, że ten pieniądz, żeby on mógł funkcjonować, musi spełniać kilka cech. Na przykład, musi być łatwo wymienialny, tak? Kiedyś te pieniądze metalowe były wymienialne, bo się je przekazywało. Później wymyślono banknoty, przekazywało się banknoty, teraz są karty. Słuchajcie. Jeszcze chociaż karty kredytowe, chociaż większość banknotów już dawno nie ma pokrycia, choć jest tylko, przedstawia jakąś wartość, to jeszcze do jakiś czas temu, na przykład amerykańska waluta trzymała się bardzo, bardzo mocno, z tego powodu, że każdy dolar miał pokrycie w złocie. Tak jest. No, nawet do niedawno, słuchajcie, 30 lat temu, tak jak kolega powiedział, rzeczywiście waluta amerykańska miała pokrycie w złocie, teraz już nie ma. Ale do tego wrócimy, jak będziemy sobie mówili o bankach. Druga rzecz, pamiętajcie, że wszyscy muszą te pieniądze akceptować, tak? Jeżeli w tym wypadku w Polsce byśmy wprowadzili wielbłądy, to wszyscy musieliby się zgodzić, żeby taki wielbłąd pełnił funkcję naszego pieniądza, tak? Żyć. Będzie kłopot z przechowywaniem takich wielbłądów, tak? I trzecia rzecz, która może wam się przydać, jak będziecie podczas warsztatów pracować, pieniądz musi być łatwy w przekazywaniu, tak?
Łatwość w przekazywaniu, czyli na przykład zmiana zapisów na koncie w banku w zupełności wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że ja komuś jakieś pieniądze przekazałem, dobra? Czyli podsumowując samą informację o pieniądzach. Pieniądz pełni trzy cechy, trzy funkcje. Pozwala gromadzić środki, pozwala wymieniać i pozwala określić wartość. Pieniądz musimy wszyscy zaakceptować, musi być łatwy w przekazywaniu i musimy oczywiście wszyscy mieć do niego zaufanie. Teraz chciałbym wam powiedzieć troszeczkę o banku. Co to jest bank? Oczywiście, co to jest bank? Budynek, oczywiście. Budynek, który sobie stoi, pisze bank, tak? A co tam się w środku dzieje? Tak jest, czyli do banku można wpłacić pieniądze i co jeszcze można z banku otrzymać? Kredyt, czyli dostajemy pożyczkę albo kredyt, czyli pieniążki, które nam bank daje. Popatrzcie, z jednej strony jest grupa ludzi, która wpłaca pieniądze do banku, bo ma ich akurat za dużo, tak? Chce zaoszczędzić, chce odłożyć na przyszłość i w przyszłości te pieniądze otrzymać z powrotem. Ale jest przecież też druga grupa, która dzisiaj bardzo potrzebuje pieniędzy. Na chipsy, na lody, urzędnicy, no niektórzy na pewno, tak? Bardzo często firmy potrzebują pieniądze, tak? Na to, żeby kupić różne maszyny, żeby coś produkować i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym bank jest pośrednikiem. Pamiętajcie o tym, że bank, czyli właśnie ten budynek w środku, pełni funkcję pośrednika, bo ułatwia nam powiązanie, spotkanie się tych, którzy mają pieniądze, są tutaj, i tych, którzy pieniądze akurat potrzebują, okej? Jakich znacie jeszcze pośredników finansowych? Znacie jeszcze jakiś? Maklerzy na giełdzie, czyli giełda papierów wartościowych, tak jest. To jest inny przykład właśnie pośredników finansowych. Tam przychodzą spółki, które emitują akcje i dostają za to pieniądze. My w bankach mamy tak naprawdę takie dwie płaszczyzny banków. Na samej górze macie takie logo Narodowego Banku Polskiego. To jest bank centralny w Polsce, który jakby zawiaduje gospodarką naszego państwa, finansową oczywiście gospodarką naszego państwa. I każdy z tych banków, które są na dole, ma rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim. Bo jak jeden bank chce do drugiego banku przekazać jakieś pieniążki, to w tym wypadku robi to na zasadzie różnych zapisów na kontach w Narodowym Banku Polskim. I mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo banków. To są tak zwane banki komercyjne. Banki komercyjne, czyli banki jak Bank Zachodni, Idea, Bank PKO, drugi PKO, które co robią? Są prywatne, pożyczają, dostają depozyty. I co są? Co chciałyby zrealizować? Co pokazują co roku? Są najlepsze. Pokazują zysk, bo one zarabiają. To, że one są bankami komercyjnymi, właśnie oznacza, że dostają depozyty, a jednocześnie, czyli dostają od kogoś pieniążki, a jednocześnie te pieniążki pożyczają. One zarabiają na tym, że są pośrednikami. No i tutaj mamy te różne banki, mamy nawet banki spółdzielcze, tak? Czyli mają różne formy prawne takie banki. I chciałbym wam teraz na koniec, na mojego wykładu, pokazać, jak takie pieniądze krążą w systemie bankowym i pokazać wam, jak można dzięki systemom bankowym pomnożyć te pieniążki. Zaczynamy od tego, jak pieniądze krążą. Popatrzcie, mamy sobie ten nasz bank, tak? Bank udziela kredytu i ktoś, albo osoba fizyczna, albo firma, wasi rodzice, urzędnicy, ktokolwiek, takie pieniążki otrzymuje w ramach kredytu. Ten kredyt na co można spożytkować? Na co go można wydać? Na cokolwiek. Nie, kredyt jest zawsze na określony cel. Pamiętajcie, że kredyty dajemy na mieszkanie, tak? Na... Ale tak mówią, że na co chcesz, nie sprawdzamy i w ogóle. Trzeba dlatego sprawdzać reklamy. Na opłacenie gazu, wody, drogi. Tak jest, różne rzeczy, ale muszą być na konkretny cel. Pamiętajcie. O, hipoteczny. Bardzo ładny przykład. Co to jest kredyt hipoteczny? Na mieszkanie na dom. Tak jest. Kredyty hipoteczne są na mieszkanie na dom. Ktoś coś jeszcze powiedzieć? Nie. Już nie chciał nic powiedzieć. Dobrze, tu koleżanka chciała coś powiedzieć. Jak się chce założyć firmę, to można mieć. Tak jest. Kredyt na start. Inwestycyjny. Inwestycyjny.
Czyli mamy różne kredyty na różne ceny. I popatrzcie dalej. Taki ktoś, jeżeli już dostanie ten kredyt i kupi różne dziwne rzeczy, to ten, który mu sprzedał, ma pieniądze. I te pieniądze może na chwilę nawet ulokować w takim banku i znowu pieniądze trafiają, ale trafiają już do innego banku. I popatrzcie teraz, co ten inny bank robi. Dostał te pieniądze, w związku z czym znowu może te pieniądze przekazać komuś innemu. Czyli taki bank, który otrzymał pieniądze, znowu udziela komuś kredytu. I tak dalej, i tak dalej. Ten ktoś dostaje kredyt, kupuje różne towary na właśnie inwestycje, robi tak, płaci za prąd i gaz, ale firma, która dostarcza ten prąd i gaz, dostaje środki, które znowu może złożyć w banku. I tak aż do samego końca, kiedy dojdziemy do tego banku, który udzielił tego kredytu, on musi dostać depozyt. Speedway niekoniecznie, ale to tak krąży wszystko w gospodarce. Jakie są tego praktyczne konsekwencje? Spróbujmy teraz coś policzyć. Na razie ja będę liczył, a później w ramach warsztatów wy będziecie liczyć. Wyobraźmy sobie, że mamy jeden bank i ten bank dostaje 100 zł, tak? Ale przecież bardzo słusznie kolega powiedział, że musimy ufać, bo jak my wpłacamy do banku, to co zakładamy, że bank co zrobi w przyszłości? Co zrobi? Odda te pieniądze, tak? Czyli my, dając takie pieniążki do banku, zakładamy, że bank nam odda. A kiedy nam bank odda? Już zaraz? Zależy to od rodzaju lokaty. Tak jest. Jakie mamy lokaty? Na jakie okresy? Długoterminowe, miesięczne, jakie jeszcze? Fundusze inwestycyjne to nie są lokaty, ale też pozwalają nam przechować pieniądze. Na jakie jeszcze terminy? Czyli na przykład na rok. Może być lokata na rok? Super. I składamy pieniądze do banku przez na rok i bank przez rok może tymi pieniędzmi obracać. Może przecież udzielić kredytu. Ale bank musi się pilnować, bo jak nie daj Boże nagle dojdziemy do wniosku, że my bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy pieniądze, to on przecież musi nam coś wypłacić, tak? Musi nam wypłacić tą naszą lokatę. I dlatego każdy bank tworzy rezerwę. Właśnie rezerwę na to, że nawet jak ktoś złożył lokatę na rok, to przyjdzie jednak do tego banku przed upływem tego roku i powie, ja chcę swoje pieniądze, tak? I wtedy co bank musi zrobić? Oddać, a jak nie odda? To jest Ambergold, właśnie. A żeby banki oddawały, to mamy tak zwany fundusz gwarancyjny, bankowy fundusz gwarancyjny. Dzięki temu banki są bezpieczniejsze niż na przykład takie firmy jak Ambergold. I popatrzcie, mamy depozyt na 100 zł, bo tyle żeśmy pieniędzy dostali. Musimy zrobić rezerwę, tak? Czyli te pieniądze, które musimy mieć na wszelki wypadek i mamy całe 90 zł do tego, żeby coś z nimi zrobić. I bank sobie myśli tak, dostałem 100 zł, 10 muszę trzymać, ale te 90 przecież mogę zainwestować. Co bank może zrobić z tymi 90 zł? Oczywiście udziela bank kredytu, i ten kredyt różnymi kanałami wędruje do innego banku. Inny bank dostaje 90 zł kredytu, no i znowu, dostaje 90 zł depozytu, przepraszam, no i znowu musi się zabezpieczyć, jak ktoś po ten depozyt przyjdzie. Zabezpiecza się w jakiejś tam, powiedzmy, 1/10 tej kwoty, którą dostał i znowu się zastanawia, mam 81 zł do wydania. Co zrobię? Wydam, czyli udzielę kredyt. Udzielamy kredytu, te pieniądze znowu sobie wędrują do kolejnego banku, no i znowu mamy jakiś tam depozyt i mamy jakąś tam wartość, którą musimy mieć na wszelki wypadek i znowu mamy 73 zł na to, żeby można było w przyszłości udzielić kredytu, bo zanim ten depozyt przyjdzie, ten właściciel depozytu przyjdzie po ten depozyt, to mamy na to dużo, dużo czasu. Popatrzcie, pieniądze nam się chyba rozmnożyły, zauważyliście? Mieliśmy 100 zł na początku, a tak naprawdę już udzieliliśmy kredytu na 90, kredytu na 81 i kredytu na 73. A zatem ilość pieniądza zwiększa się dlatego, że mamy zapisy na kontach bankowych.